Dzień dobry, kłaniam się moi drodzy. Zapraszam na informacje z ostatnich dni. W dzisiejszym nagraniu będzie m.in. o nowych przepisach wprowadzanych w Rosji dotyczących masowych pochówków osób zabitych podczas konfliktów zbrojnych, ale będzie też o słowach przyszłego szefa izraelskiego lotnictwa, który powiedział w wywiadzie, że jeśli będzie taka potrzeba, Izrael może uderzyć na Iran nawet teraz. Zatem zaczynamy. Rosja jest gotowa do podjęcia środków wojskowo-technicznych, jeśli NATO zbliży się do naszych granic, powiedział we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. Jeżeli agresywna linia naszych zachodnich kolegów utrzyma się, podejmiemy odpowiednie środki wojskowo-techniczne i ostro zareagujemy na nieprzyjazne kroki. Putin podkreślił, że Rosja ma pełne prawo do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności kraju. Prezydent Federacji Rosyjskiej podkreślił, że Moskwa nie żąda dla siebie żadnych specjalnych, wyłącznych warunków. Rosja opowiada się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem w przestrzeni euroazjatyckiej. Rosyjski przywódca dodał, że niektórzy nieżyczliwi wobec Rosji interpretują nasze propozycje gwarancji bezpieczeństwa jako ultimatum, ale tak nie jest. To nie jest żadne ultimatum, to propozycje. Amerykańskie prywatne firmy wojskowe zlokalizowane w obwodzie donieckim przygotowują prowokacje chemikaliami we wschodniej Ukrainie, tak twierdzi rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Czołgi z niezidentyfikowanymi składnikami chemicznymi zostały dostarczone do miast Awdijewka i Krasny Liman w celu dokonania prowokacji, powiedział Szojgu na rozszerzonym posiedzeniu zarządu Ministerstwa Obrony z udziałem prezydenta Władimira Putina we wtorek. Według resortu do regionu przybyło około 120 przedstawicieli amerykańskich sił szkolących ukraińskie siły specjalne. Rosja wprowadza przepisy dotyczące przyspieszenia masowych pochówków osób zabitych podczas konfliktów zbrojnych. Rosyjskie władze opublikowały nowe przepisy dotyczące przyspieszonego masowego pochówku ludzi i zwierząt, którzy poniosą śmierć w wyniku konfliktów zbrojnych lub sytuacji nadzwyczajnych. Dokument opublikowano na stronie Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych 20 grudnia. W dokumencie stwierdzono, że w razie potrzeby władze regionalne mogą utworzyć jednostki obrony cywilnej w celu zapewnienia realizacji działań w zakresie obrony cywilnej. Istnieją następujące rodzaje pochówku zwłok lub szczątków osób zmarłych. Ziemny, pochówek w grobie, ogniowy, kremacja z późniejszym pochówkiem urny z prochami i wodny. Czytamy w dokumencie. Z dekretu wynika, że masowych mogił nie można tworzyć w pobliżu źródeł wody pitnej, źródeł mineralnych, na brzegach jezior i rzek oraz przy wodach gruntowych na głębokości powyżej 2 metrów od powierzchni ziemi. Zaznaczono przy tym, że władze regionalne zobowiązane są dysponować zapasami trumien, worków na zwłoki, chloru i mieszanek wzmacniających glebę. W czasie pokoju tworzy się zapasy trumien i worków na zwłoki w wysokości 30% przewidywanych strat bezpowrotnych. Zapasy środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do masowych pochówków w wysokości 40% przewidywanych strat. Dokument zawiera również instrukcję organizacji masowych grobów. W ciągu 3 dni od momentu uderzenia jądrowego należy pochować 1000 osób. Będzie to wymagało wykopania dołu, przygotowania ciał i pochowania ich w 2 rzędach. Autorzy dokumentu zalecają stosowanie spycharek ciągnikowych. Bułgaria nie widzi potrzeby rozmieszczania wojsk NATO na swoim terytorium w odpowiedzi na rozbudowę militarną Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą, powiedział minister obrony tego kraju Stefan Janew. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zagroził odcięciem ukraińskiego tranzytu na Litwę w przypadku zakazu dostarczania białoruskich towarów z portu w Kłajpedzie.
Komitet do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy Państwowej zaakceptował osobę Borysa Gryzłowa na stanowisko nowego ambasadora Rosji na Białorusi, informuje Interfax, twierdząc, że formalna procedura oddelegowania Gryzłowa zostanie przeprowadzona na tyle szybko, że jeszcze przed końcem roku rozpocznie on swoją pracę w Mińsku. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że pierwsza runda rozmów między Rosją a USA w sprawie gwarancji bezpieczeństwa odbędzie się na samym początku roku. Rosja liczy też na rozmowy w styczniu z NATO. Jeśli chodzi o rzeczywistą reakcję, nie retoryczną, ale realną, powiedziałbym, że po stronie amerykańskiej jest podejście biznesowe. Miała miejsce seria konwersacji na poziomie asystentów do spraw polityki zagranicznej prezydentów Rosji i USA. W wyniku tych kontaktów uzgodniono ramy organizacyjne dalszych prac. Federacja Rosyjska nie chce wojny, ale ściśle zapewni sobie bezpieczeństwo środkami, które uzna za konieczne, dodał Ławrow. Nie zabrakło także uszczypliwości wobec sekretarza generalnego NATO. Ławrow powiedział: pan Stoltenberg stale wygłasza nieadekwatne oświadczenia. Dobrze, że odejdzie wkrótce ze swojego stanowiska. Jak informuje Die Zeit, NATO zdecydowało o zwiększeniu gotowości swoich sił odpowiedzi. Jest to natowski komponent szybkiego reagowania liczący do 40 tysięcy żołnierzy, tworzony przez trzy wielonarodowe brygady działające w systemie rotacyjnym. Bardzo wysoka gotowość oznacza możliwość działania częścią sił po 2 dniach od takiej decyzji, a całością szpicy po 7 dniach. Dzisiaj na Krymie i terytorium krasnodarskim odbywają się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia rosyjskich spadochroniarzy, poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Teraz czas na informacje z Bliskiego Wschodu. We wspólnym oświadczeniu przedstawicieli Iranu, Rosji i Turcji po rozmowach 17. Międzynarodowego Spotkania w sprawie Syrii w formacie z Astany, Rosja, Iran i Turcja wezwały Izrael do zakończenia ataków wojskowych w Syrii. Pozostało tylko kilka tygodni na ożywienie umowy nuklearnej z Iranem, jeśli będzie on kontynuował swoją działalność nuklearną w obecnym tempie, powiedział we wtorek amerykański negocjator Rob Malley. Malley w wywiadzie dla CNN ostrzegł przed okresem eskalacji kryzysu, jeśli dyplomacji nie uda się przywrócić porozumienia nuklearnego z 2015 roku między Iranem a światowymi mocarstwami. Jeśli będą kontynuować wzbogacanie w swoim obecnym tempie, zostało nam kilka tygodni lub niewiele więcej, aż dojdziemy do momentu, że wniosek będzie taki, że nie ma już możliwości przywrócenia żadnej umowy. Izrael może z powodzeniem uderzyć nawet jutro w irański program nuklearny, jeśli będzie to konieczne, powiedział przyszły dowódca izraelskich sił powietrznych, generał dywizji Tomer Bar w wywiadzie dla Yediot Ahronot. Bar, który obecnie dowodzi dyrektoriatem do spraw projektowania sił, przejmie dowództwo w siłach powietrznych w kwietniu i może być tym oficerem, który będzie musiał dowodzić atakiem na program nuklearny Iranu w przypadku niepowodzenia trwających w Wiedniu rozmów między Teheranem a światowymi mocarstwami. Muszę założyć, że stanie się to w czasie mojego urzędowania, a moje ramiona już rozumieją ciężar tej odpowiedzialności, powiedział Barr. Zapytany, czy uważa, że Izrael może z powodzeniem zniszczyć irańskie obiekty nuklearne, Barr podkreślił, że nie ma mowy, abyśmy tam operowali 1000 kilometrów stąd i byśmy wrócili do domu, nie mogąc powiedzieć: misja zakończona. Jeśli chodzi o kwestie frontu północnego i Libanu, Barr powiedział, że wierzy, że następna wojna z Hezbollahem wybuchnie, gdy tylko Izrael uderzy w Iran. Muszę założyć, że on, sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah, wejdzie w to automatycznie. 30 lat czekał na ten rozkaz i nie ma mowy, żeby się nie zaangażował. Musimy być na to przygotowani. Barr dodał, że kolejna wojna z Libanem na pewno będzie wiązała się z operacją naziemną.
mówiąc, że w połączeniu ze skutecznością działania lotnictwa będzie to coś zupełnie innego. Hezbollah nawet nie potrafi sobie wyobrazić naszej prawdziwej siły, powiedział Barr. Tyle z artykułu Yediot Ahronot. Przywódca irańskich sił mobilizacji ludowej Basij Mohammad Taheri zagroził, że zmiotą izraelski reaktor jądrowy w Dimona z powierzchni ziemi, jeśli Tel Awiw przypuści jakikolwiek atak na jego kraj. Dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej Hossein Salami powiedział, że przyjęto strategię defensywną, która opiera się na atakach wyprzedzających na źródła zagrożenia. Przeprowadziliśmy praktyczne ćwiczenia z tej strategii i będziemy ją stanowczo wdrażać w przypadku jakiejkolwiek agresji. A tutaj widzimy kilka obrazków z ostatnich ćwiczeń na południu Iranu. W ostatnich dniach Izrael i frakcje w Gazie wymieniają groźby za pośrednictwem egipskich mediatorów. Izrael zagroził przeprowadzeniem ukierunkowanego ataku na wyższych członków Hamasu. Hamas natomiast odpowiedział, że jeśli do tego dojdzie, zostanie wznowione uderzenie rakietowe na cały Izrael. Według Khan News Izrael obwinia wysokiego rangą urzędnika Hamasu Saleha el-Aruriego za niedawną falę terroru na zachodnim brzegu i zagrożono przeprowadzeniem ukierunkowanego zamachu na niego, jeśli ataki terrorystyczne się nie zatrzymają. Hamas zagroził pełnoskalowym uderzeniem rakietowym w odpowiedzi. I to już wszystkie informacje przygotowane na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.